Halo, halo, hej, cześć, dzień dobry, wieczór, ja jestem Edwin. Witam was w kolejnym odcinku z gry Deathloop, gdzie poprzednio wyeliminowaliśmy Igora, jak zwał, tak zwał. Dowiedzieliśmy się również, że jeśli jakiś jego wynalazek nie zadziała tak, jak zadziałać powinien, to pojawi się na imprezie u Aleksieja, Aleksisa, Aleksa... u jakiegoś innego wizjonera i będziemy mogli ich odstrzelić obu jednocześnie, także... To już jest jakiś plus, to jest jakiś plan działania, bardzo fajny, bardzo przyjemny. A dzisiaj zajmiemy się po pierwsze rzeczą, którą mamy odnośnie Juliany, czyli cisza radiowa. A zarazem, skoro mamy poranek i będziemy mieli tą stację badawczą, to również zajmiemy się innym aspektem, jakim jest to całe urządzenie Igora, ponieważ również możemy je ogarnąć sobie o poranku. Także to są dwie idealne okazje, żeby się rozejrzeć ponownie po tej samej lokacji, co prawda, ale trochę w innych warunkach i trochę z innymi zamiarami. Więc początkowo, prawy górny ekranu, tam macie kartę, którą z poprzedniego odcinka odeślę, a ja już wybieram interesujący mnie trop, wybieram interesującą nas lokację i lecimy z tym koksem. Ponieważ trzeba się dowiedzieć całej masy rzeczy, musimy jakoś ogarnąć, jak w najlepszy sposób wyeliminować tych kolesi w ciągu tych... czterech pór dnia i w czterech różnych lokacjach. Co wydaje mi się, aż takie proste nie będzie. Następnym razem skup się nie na stroju, a na obserwacji otoczenia. Co do kurwy? Nic dziwnego, że mnie nie znosi, przegapia najlepsze kawałki. Rozłączyła mu się, dobra. Wracamy w takim razie do tych tuneli. To są dokładnie te same co zwykle, to są trochę inne, chyba są troszeczkę inne, to jest troszeczkę... inne ułożenie, ponieważ poprzednim razem była jakaś jeszcze stacja kontrolna, I guess. Także dobra, od której strony musimy zacząć? Stacja zasilania jest tam, czyli idę do nie tych drzwi, które mnie faktycznie powinny interesować. W każdym razie też nie wspomniałem o tym, ale w poprzednim odcinku zgarnęliśmy jakieś dodatkowe ulepszenia do Eteru, ale niestety przepadły wraz z zakończeniem się dnia. Prowadzę przełomowe eksperymenty i nie zniosę żadnych zaświadczeń. Nie wchodzić w tu! Dobra, dobra, to się tak gościu nie unoś. Jedyną osobą, która wejdzie do twojego kompleksu, to będę potencjalnie ja, ale jeśli ja to zrobię, no to już nie będzie dla ciebie tak przyjemnie. Dobra, w ogóle też chciałbym się pozbyć tej działki tutaj z nadzieją, że nikt mnie wyjątkowo nie zobaczy, jak to miało miejsce poprzednim razem. Gdzie myślałem, że a mogę na spokojnie podziałać, nic mi się nie stanie i no niestety odstrzeliłem jednego kolesia, ale w zamian tego zauważyło mnie pięciu innych. No może nie pięciu, może to były dwie osoby, ale wiecie, wydaje mi się, o co mi chodzi. Dobra, mógłbym pójść... Nie, 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 gościu mnie nie widzisz, tylko ci się wydaje, nikogo tu nie ma. Mógłbym pójść lewą stroną, ale wydaje mi się, że troszeczkę nie będzie mi to na rękę. Bo może być to zbyt ryzykowne, więc spróbujmy pójść tędy, ponieważ chyba mnie i tak w tą stronę prowadzi. Dobra, spróbujmy tak. Szybki odstrzał tego. Szybka niewidzialność. Dobra, niewidzialność się nie udała, ale nieważne, grunt, że wszystko poszło zgodnie z planem. Stacja zasilania jest tam. Nie wiem dokładnie, jak się do niej zbliżyć w chwili obecnej. Ale to, na czym mi najbardziej zależy, to na wyłączeniu tej chromolonej kamery, która może mi za chwilę najbardziej napsuć tutaj krew. Także jej się pozbędę w pierwszej kolejności. I spróbujmy na przykład wejść tutaj. Co mamy tutaj? Pełny dostęp. Drodzy współpracownicy, po uruchomieniu pętli zespół będzie mógł skupić się na innych przedsięwzięciach. Najważniejsze z nich jest uzyskanie dostępu do środka z generatorami... generatorami operacji Horyzont pod centrum kontroli pętli. Ponieważ środek znajduje się pod ekstremalnie delikatnym sprzętem, użycie ładunku wybuchowego nie wchodzi w grę. Powtarzam, nie próbujcie wysadzać drzwi stacji zasilania materiałami wybuchowymi. Przedzielone wam różne narzędzia, zrobicie z nich użytek. Oczekuję, że zadanie to będzie naszym priorytetem. Te drzwi mają być otwarte, nim wzejdzie słońce. Wyrazami szacunku, dr Wendy Evans. No, spoko. Czy będzie to jakaś informacja, która mi będzie jakkolwiek potrzebna i jakkolwiek przydatna? Nie wiem. Dobra, co mamy tutaj? Tu mamy jednego, tam mamy drugiego. Spoko, spoko, ale tam jakoś mnie z bardzo nie interesuje. Spróbuję się zwyczajnie przez nich przekraść, ponieważ mogę zejść sobie na dół, na spokojnie i z dołu przejść na drugą stronę.
Bo ja chcę się po prostu dostać na drugą stronę faktycznie tego całego środka i wyjść od innej strony. Chociaż nie wiem, czy pójście naokoło nie byłoby lepszym pomysłem. Ale dobra, pożyjemy, zobaczymy. Tu za chwilę zrobimy znowu sobie niewidzialność. Dzień dobry. Wy na mnie nie zwracajcie uwagi, skupcie się na swoich zadaniach. W końcu dostaliście polecenie od dr Evans. I na tym się z łaski swojej skupcie, a nie na mnie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Tam się ktoś wścieka, nie wiem. Dostaje chyba istnego pierdzielca. Dobra, stacja zasilania jest tamtą stronę. To są te kamery przebrzydłe. Także znów trzeba szybkie działanie, skrupulatne, przemyślane i najlepiej udane. Bo może być nieciekawie. Dobra, tam się poprzednim razem wyłożyłem, znaczy poprzednim razem, za pierwszym razem, kiedy byliśmy się wyłożyłem. Także już mniej więcej lokacje i położenia wszystkiego znam. A przynajmniej mam taką nadzieję, że znam. Dobra, tu chyba będę bezpieczny. Tam jest całe to laboratorium dr Evans. Stacja zasilania. Aha, dobra, nie, nieważne. Wróć. Wróć, wróć, wróć. A co tutaj mamy? Drodzy współpracownicy, okej, dobra, to jest to samo. W sumie niepotrzebnie teraz odpalam tą niewidzialność, ponieważ ona mi na chwilę obecną nie jest potrzebna. A ja bym tak łaził, 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 a tu faktycznie chodziło o to, żeby tutaj przyjść. Gdyż, iż po nie, przecież tam są drzwi do jakichś podziemi innych. Chroń to za cenę życia. Czym jest życie? I mam wrażenie, że dokładnie o te drzwi teraz chodzi. Dobra, szybka niewidzialność, tak, dla bezpieczeństwa. Halo, dzień dobry. I chyba teraz powinienem być w stanie sobie na spokojnie tutaj wejść. No właśnie. Poprzednim razem były tutaj drzwi zamknięte, ale teraz powinienem być tutaj w miarę bezpieczny, I guess. Ale i tak na wszelki wypadek zobacz, co my tutaj mamy. Tam mamy jednego kolesia. Ja go sobie oznaczę od razu. Okej, co my tutaj mamy? Czy ja mogę coś tutaj podziałać, posprawdzać, pooglądać? Nie trzeba. Amunicję zbiorę, bo się ona na pewno przyda prędzej czy później. Chociaż mam nadzieję, że tak się nie wydarzy. Ale no tutaj to ja raczej nie mam chyba nic do zrobienia, a może bo coś mi się wyświetliło. Drodzy eternaliści, jedne drzwi są otwarte, inne pozostają zamknięte. Bazując na dokumentacji operacji Horyzont, powinniście być w stanie ponownie aktywować i uzyskać dostęp do sąsiedniej stacji, przywracając działanie nie mniej niż dwóch generatorów znajdujących się poniżej. Zajmijcie się z tym poważaniem dr Wendy Evans. Okej, jest to jakaś informacja. Cisza radiowa. Aby przywrócić zasilanie, trzeba uruchomić dwa, nie jeden, a dwa generatory. No dobra, dzięki. Umiem czytać. Tylko czy jest tutaj coś jeszcze, co by mnie mogło interesować? Pokrętło. Okej, okay, dobra, kumam, że to będzie jakiś kod konkretny, który będę musiał wpisać, ale go w chwili obecnej nie znam. Czy coś będzie tutaj do odsłuchania, na przykład odtworzenia? Tutaj nie, tutaj nie. Dobra, kto ma kontrolę nad... kto ma kontrolę, ten ma władzę. No, ma to sens, głębokie, nie powiem. Rzuć okiem, to jest zepsute. Wciskam guzik, ale nic się nie dzieje. Zaraz próbowałeś wyłączyć i włączyć to ponownie? Tak, czytałem jebaną instrukcję. Chwila, gdzie jest bateria? Typowa informatyka. Generator wymaga baterii? Nie przeczytałeś jebanej instrukcji. Generator Wait. Energii, żeby generować energię? Nie do wiary. Tam jest jakaś dziurwa. A mnie ta dziurwa zaczyna kusić. Może to być coś przydatnego. Dlaczego bateria? Lepiej skup się na szukaniu. Ja go słucham. Dlatego nie przeszkadzę. Tak trochę z tyłka ją znalazłem, nie brałem pod uwagę, że ona faktycznie tutaj będzie. Ale masz no... później czas? Okej. Okay. Nie, 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 żebym tylko tam nie spadł. Czy ja mogę ją opuścić? Mogę, to ja sobie tutaj zostawię. I bym chciał na przykład na początek odstrzelić tego tom tutaj.
bo troszeczkę mam wrażenie, że może mi chcieć napsuć się krwi prędzej czy później. Bo może mnie zauważyć, jak coś będę tutaj operował, a dlatego wolałbym uniknąć tak naprawdę. Klęk? Dobra, jakim cudem tego nie zauważył? Nie wiem. Ale grunt, że nie zauważył. Dobrze, że skupił się na paleniu fajki. Chroń to za cenę życia. No to gratuluję, dopełniłeś swojego obowiązku. Oddałeś życie za ochronę. Brawo ty! Możesz się cieszyć z tego powodu. Naboje, butelka, bla, bla, bla. Tam mamy chyba jedną osobę. Im więcej się pozbędę osób tutaj teraz, w tej chwili, będę miał więcej swobody, żeby sobie chodzić i zwiedzać dookoła. Także to jest w obecnej chwili mój le priorytet. Także tu szybki odstrzał. Shit. No dobra, trochę nie pykło tak jak miało pyknąć. Szybko! Patrz! Zakradnę! Nie zaskoczysz mnie! No, problem w tym, że właśnie widzę, bo tak troszeczkę nie mogę cię namierzyć. Atakuję ze skrzydła! Właściwie atakuję ze strzału, ale dobra, niech będzie. Powiedzmy, że to było skrzydło. No niestety mnie wszyscy zobaczyli. Znaczy, no dobra, zobaczyli. No jedna osoba mnie zobaczyła i wszczęła alarm, niestety. A ja swojej ulubionej wielkiej pukawki nie mam w chwili obecnej, także no pozostała mi tylko ta moja wypierdówka. Niestety. Ale i myślę, że wypierdówka da radę. Zwłaszcza, że oni mają raptem maczetę. A z maczetą to oni wiele przeciwko mnie nie zdziałają, wydaje mi się. Okej, czy to już będą potencjalnie wszyscy? Wydaje mi się, że to byli wszyscy. No co prawda włączył się alarm, nie poszło to dokładnie zgodnie z moim planem, żeby to zrobić absolutnie po cichu, nie stać na siebie najmniejszej uwagi. O, rzecz kurna, dzień dobry panowie. No, troszeczkę mnie zaskoczyliście, nie zaprzeczę. Gdzie ja w ogóle jestem teraz? Nie mam pojęcia, gdzieś się znowu wlazłem. Ja tak chodzę i w sumie się nie orientuję w żaden sposób, gdzie ja jestem. O, czaszunia. Czaszunia blokująca wiatrak. No, spoko, może być. Tam jest też jakaś kamerka i on też za chwilę odstrzelimy na pewno. Jaka jest moja ulubiona książka, piosenka lub sztuka? Zawsze lubiłam piąty koncert na fortepian Moir Kestler. Wait. Co po prostu musiałam zabrać ze sobą na Black Reef? Poza moim dość rozbudowanym sprzętem? Dobra, ja już to czytałem. Pewnie ciekawość. Okej, no dobra, i tam jest ta kamera, spoko, ale ona mnie tutaj, wydaje mi się, nie sięgnie z takiej odległości. No dobra, rezydum, bardzo chętnie przyjmę, dziękuję. Nie zaprzątam sobie nimi głowy. Cała masa alarmów, ale alarmy są chyba... się chyba nie włączą, kiedy jestem niewidzialny. Także bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, tu jestem w miarę bezpieczny dzięki temu. A teraz priorytet. Wyłączyć tą kamerę, żeby mnie przypadkiem nie denerwowała i żeby przed tym czegoś nie uruchomiła, jakiegoś karabinku. Bo tego wolałbym naprawdę uniknąć. A, bo ona jest w ogóle tam. No okej, dobra, niech będzie. Ja się tylko rzucę okiem, czy coś mogę tutaj... A mogę tak po prostu sobie skakować teraz. I mnie tutaj nikt nie będzie zawracał tyłka. I dobra, to załatwione. Tam mogę wejść, tam się też na pewno rozejrzę. Mam już dać. Amunicja, pistolecik, może być. Żyćko również wezmę. No dobra, no co ja tutaj mogę sobie ewentualnie porobić? Rozwal, no już to zrobiłem od tyłka strony, ale nieważne. Zadziałało, zadziałało. Czy mogę wejść tutaj w jakieś sensowne i fajne miejsce, które może mnie jakoś zainteresować? Powiedziałbym, że tak średnio najeżdża i tak ogólnie to nie za specjalnie. Także dobra, poproszę taktyczną niewidzialność, żebym mógł się tutaj bezpiecznie poruszać między tymi wszystkimi laserami. A w ogóle to najlepszym pomysłem byłoby je rozbroić. To by mi zapewniło wtedy 100% bezpieczeństwa. I
wtedy nie musiałbym się w ogóle przejmować zużywaniem energii. Fak, dobra, to było niebezpieczne. Dobra, tu odwalony, tego również się pozbędę. Tylko co ja dokładnie muszę tutaj zrobić takiego faktycznego? No troszeczkę za późno się zorientowałem na ten temat. Ale dobra, nie będę z tego powodu płakał, bo i tak mamy tutaj żyćko. Nie bądź zachłanny, Colt. No dobra, ja bym tak na dobrą sprawę chętnie się pozbył tych wszystkich min wybuchowych w takim razie. Ale one chyba już i tak wszystkie się wybuchły teraz w reakcji łańcuchowej. Tak się mnie się wydaje. Są tutaj, to są chyba te dwa generatory, które trzeba zasilić w jakiś sposób. Tu nic nie znam, tu nie działam. Dobra, póki co ja się stąd wydaje mi się mogę zawijać. Bo tutaj już nic mi nie będzie potrzebne. A co mam tutaj? Nie wiem. Cokolwiek tutaj było, ktokolwiek tutaj był, już na pewno go tutaj nie ma. Ale jest na pewno kolejna kamera. Okej. Czy ty możesz utkać dziurę, proszę? Dobra, masz. Oszczędzę ci tego cierpienia ze strony swojej towarzyszki. Bo myślę, że tak jak ja troszeczkę nie chcę ci się jej słuchać. Okej, jak ta kamera mnie nie zauważyła, nie mam pojęcia. Ale to nawet bardzo dobrze. Tutaj szybkie taktyczne hakowanko. Prawie mnie gościu zauważył, ale na szczęście jest dzbanem i tego nie zrobił. Także taktyczna niewidzialność, halo, dzień dobry. I taktyczne morderstwo. Da się? Da się. Okej, czy został ktoś jeszcze? Wydaje mi się, że już chyba jestem w miarę bezpieczny i teraz będę mógł sobie tak swobodnie... No, nie do końca byłem bezpieczny, jak widzę. I jeszcze nie jestem. Tu jest ich naprawdę dużo. Jakim cudem się wszyscy nie zbiegli w jednej chwili, kiedy odstrzeliłem tamtych kolesi i zacząłem robić rozróbę? Nie mam pojęcia. Czy ty jesteś tutaj sam, albo sama? Nie wiem, nieważne. Co my tutaj mamy? Uuu, medalion. Wezmę, może się przydać. Dziękuję. Pukawkę wezmę. Czy będzie to jakaś notatka, coś do odsłuchania, coś do sprawdzenia? Bateria, no po prostu gratuluję wam, kretyni jedni. Mieliście baterię zaraz pod nosem i tego nie ogarnęliście. Tylko teraz pytanie brzmi, gdzie właściwie tą baterię trzeba by teraz zamontować? Okej, tu bateryjka jedna. Czy tutaj będzie potrzebna druga bateria? Tu jest na pewno gniazdo baterii, więc trzeba będzie zamontować. A ja na szczęście wiem, gdzie ta jedna bateria jest. Ale ja nadal chciałbym się jeszcze tutaj porozglądać. Bo może coś jeszcze znajdę interesującego. Lub też nie. Nie wiem. Pożyjemy, zobaczymy. Trzeba też będzie się jeszcze wziąć i rozejrzeć za tym urządzeniem Igora. Żeby zobaczyć, gdzie ono jest, jak ono działa i do czego ono jest właściwie potrzebne. Bo to może być, jakby nie patrzeć, priorytet. Dobra, tutaj nie ma nic interesującego, a tutaj ewentualnie jakaś notatka, nagranie, komunikator, cokolwiek. Tu coś się zaświeciło? A nie, to są tylko naboje. Dobra, to wydaje mi się, że z tego pokoju mogę się w chwili obecnej wyautować. Pochłonę sobie to rezydum, jakżeby inaczej. Bardzo chętnie przyjmę każdy rezydum, jaki mi się tylko nawinie. Stacja ładowania. Darmowa energia. No dobra. I tu jesteśmy teraz w tym głównym holu. Spoko, to mi się podoba, fajnie. To teraz przydałoby się na dobry początek zgarnąć tą baterię z góry, którą zostawiłem.
i wraz z nią pójść naładować tamte generatory. Dobra, bateryjka, to jest bateryjka. Ja tu sobie zeskoczę. I najlepiej będzie wejść od tej strony i na wszelki wypadek, nawet tak profilaktycznie podładować tą baterię. Bo kto wie, czy nie będzie to potrzebne. Dobra, tu bateria naładowana. Zobaczymy jeszcze, jak ewentualnie jest z tą baterią. No, ona też troszeczkę jest zużyta, więc podładować też jej nie zaszkodzi. Lepiej mieć ją w pełni naładowaną, niż jej nie mieć w ogóle naładowanej. Czy ja jej nie zabrałem w końcu? Wait, czy ja ją opuściłem gdzieś? Hold up. Gdzie ta bateria? Halo? A tu jest, dobra, upuściłem ją. Już myślałem, że gdzieś się przebagowała przez teksturę. Dobra, jeden generator, drugi generator. Nawet nie chce mi się tego komentować. Wywaliło mi grę. Tak bezceremonialnie, bez niczego, zwyczajnie się wykraszowało mi grę. Nie wiem przypadkiem, czy to nie jest wina tego, że jednocześnie odpaliłem te dwa generatory. W sensie odpaliłem jednego tutaj za chwilę, drugiego tutaj. A musiała się otworzyć jakaś kwestia i coś się musiało podziać. I nie wiem, czy przypadkiem nie zwiksowałem kodu. Ale fakt, że ta gra się może wywalić w każdej chwili i nie ma żadnego zapisu w trakcie poziomu, trzeba wszystko zaczynać od nowa, to jest jeden wielki i moim zdaniem bullshit. Dobra, okej, ten mamy włączony. Teraz mogę, wydaje mi się, odpalić ten generator. Zwiększanie zasilania. Bieżąca pojemność 200 jednostek. I dobra, bo jest taka kwestia, że była mowa, że trzeba odpalić dwa generatory. Nie jeden, a dwa, więc obstawiam, że drugim generatorem, który trzeba uruchomić, jest ten generator, którym się bawiliśmy troszeczkę wcześniej. Czyli ten, który miał te wszystkie lasery i te miny wybuchowe, które zrobiły mi nieprzyjemne ziazi w pewnym momencie. Ale tak, kolesie, których wyeliminowałem tam podczas strzelaniny tam w głównym pokoju, odrespili się, ponieważ dotarcie do tego miejsca ponownie, włączając walkę z nimi, jest naprawdę trudne, upierdliwe i zwyczajnie w świecie mi się nie chciało, więc opanowałem zwyczajnie w świecie metodę, żeby ich wyminąć i kolesie tam sobie cały czas żyją i cały czas sobie tam patrolują, więc mogą mi prędzej czy później troszeczkę krwi napsuć, ale mam nadzieję, że tak się finalnie nie stanie. Okej. A to mnie teraz troszeczkę, powiem szczerze, że zaskoczyło. Chyba, że muszę pójść do stacji zasilania. A jest taka opcja, ale co nie zmienia faktu, że mogę w sumie te baterie sobie już załatwić, na wszelki wypadek, gdyby chodziło o to, żeby faktycznie coś tutaj uruchomić z tego kolejnego generatora. Żebym nie musiał biegać po 50 tysięcy razy. Także mimo wszystko pokuszę się, żeby odpalić oba. Także dobra, niech to się naładuje. Czy ja mogę tutaj zebrać coś, co by mi ewentualnie się przydało, co by mnie interesowało? Wydaje mi się, że absolutnie nie. W ogóle też jeszcze tak patrzyłem, że są nam chyba tak plus minus 15 minut odcinka. Także może sobie na wszelki wypadek odpalę stoper. I nie wiem, czy zdążymy ogarnąć również tą zabawkę Igora, żeby ją zdezaktywować. Ale nawet jak się to nie uda, to zawsze będzie można tutaj wrócić o innej porze dnia. A to nie działa tutaj. Z jakiegoś dziwnego powodu. Ale to co mogę odpalić. Niech se działa. I zobaczymy, co z tego wyniknie, kiedy wejdę sobie na spokojnie na górę. Na wszelki wypadek włączę sobie niewidzialność, jakby się okazało, że ktoś tutaj z jakiegoś dziwnego powodu jest. Czego wolałbym uniknąć, ale nikogo tu na szczęście nie widzę. Okej, dobra. W takim razie, co ja mam tutaj właściwie do zrobienia? Mam coś kliknąć, mam coś włączyć. Mam coś przełączyć, uruchomić. A nie, stacja zasilania jest na samej górze. O, to trochę komplikuje sprawę. Także tą drogą wchodzić nie będę, ponieważ może mi to też troszeczkę krwi napsuć.
Bo tak jak mówiłem, oni tam cały czas na mnie czyhają, a wolałbym się z nimi nie bawić, więc spróbujmy pójść może tą drogą. Taktyczna niewidzialność. Szybkie przejście tutaj. Halo, dzień dobry. Ten się zainteresował drzwiami z tego co widzę. Ale dobra, niech się tam drzwiami interesuje, byleby się nie zainteresowali mną. Drzwi mogą oglądać tak długo i tyle, ile im się tylko żywnie podoba. Naprawdę, mnie drzwi najmniej w chwili obecnej interesują. Jak lubią oglądać drzwi, śmiało. Bawcie się dobrze, ja wam przeszkadzać nie będę. Tylko skupcie się głównie na nich, a nie na mnie. Okej, okej, super, dziękuję bardzo. Także tak, niewidzialność. To rezydum sobie zasypę, ponieważ rezydum oczywiście też mi się niestety zresetowało, co mi się absolutnie nie podoba. Nie. Nie, nikogo tu nie ma, naprawdę, nikogo tu nie ma. Tutaj przyślij kierunki! A szło tak kurna dobrze. No dobra, w takim razie chodźcie tu, zapraszam. Skoro aż tak bardzo wam się chce, to niech będzie. Niech stracę. Tym razem żadna... tym razem na szczęście żadna bateria potencjalnie uszkodzona nie zostanie. Także tyle dobrego. Ale ja mogę zostać uszkodzony. I gdzie mnie wyrzuci, przepraszam bardzo? Okej, dobra, nie jest jeszcze aż tak źle. Niech będzie. Czy potencjalnie pozwoli mi to jakkolwiek ich uniknąć tym razem? Albo wiecie co, chrzanić to. Dobra, nieważne. Ja się tu ustawię. Niech się zbiegną, spoko. Śmiało, zapraszam tym razem. Ale no, kolesie biją całkiem nieprzyjemnie mocno. Niestety. Także ja tu się może wycofam. Tak, na przykład tak troszeczkę dalej. Może więcej osłon, to też nie jest taki zły pomysł. A czy ja tego kolesia na górze nie wyeliminowałem? Właściwie to też jest dobra, słuszna uwaga, którą chciałem zauważyć, że ci kolesie, oni naprawdę respią się z niczego. Autentycznie, oni po prostu biorą i się pojawiają z niczego. Ja tu się zaraz wywalę i tyle ze mnie będzie. Dziękuję, dobranoc. Nie to. Nie to chciałem zrobić, absolutnie nie to, nie o to mi chodziło. No ale dobra, spróbuję stąd się wyautować i jak najdalej tylko się da. Może to nie będzie taki zły pomysł. Czy zasysanie teraz rezydum to dobry pomysł? Absolutnie nie jest to dobrym pomysłem w chwili obecnej, żeby zasysać rezydum. Ja bym wolał się po prostu tutaj skampić, ukryć i udawać, że mnie nie ma. Wydaje mi się, że to może być dużo lepsze rozwiązanie, bo jak się tutaj wywalę, to znowu będą się zaczynać wszystko od nowa, a tego mi się naprawdę nie chce. Pracowałem nad bronią w bardzo prestiżowym laboratorium, którego nazwy nie mogę wymienić. Dobra, ja tam pozwolę się może troszeczkę uspokoić, może... Powinienem odczekać parę chwil, żeby się wszyscy uspokoili. Doszli do wniosku, że nic się nie dzieje, że mogą zwyczajnie zająć się sobą. I ja może skorzystam z okazji, że to robię i... spróbuję zgarnąć sobie troszeczkę życia. Bo żyćko się zdecydowanie przyda. Okej, już? Wszyscy spokój? Uspokoili się? Ogarnęli? Olali sprawę? Dobra, dziękuję bardzo. To co chciałem powiedzieć, po pierwsze, ci kolesie nie mieli żadnego konkretnego miejsca, z którego nagle mogliby się wszyscy wyrzucić. Ani tam na tyłach, ani tu na górze. I nagle ni z gruchy, ni z pietruchy pojawili się Bóg jeden wie skąd. Co jest całkowitą głupotą, ponieważ człowiek nawet nie wie jak się przegrupować, nie wie jak się ustawić, nie wie gdzie się wycofać w bezpieczne miejsce, jakkolwiek sobie to sensownie ogarnąć. Także jest to bullshit, tylko tyle chciałbym powiedzieć. Zaśpiewaj na mnie, skoro tu jestem.
Okej, okay, i co ja w takim razie mam teraz zrobić, przepraszam bardzo? A, teraz mogę wejść tutaj. Okej, okay, dobra, to zmienia postać rzeczy. A, tutaj to mnie jeszcze nie było. Halo, halo, moshi moshi. Kwarantanna. No dobra, spoko. Okej, dobra, mogli potencjalnie wybiec stąd. Ja jestem jedynym, który to widzi? Skąd taki zaszczyt? Dlaczego ja? Czemu dostaję wiadomości od kogoś lub czegoś? Okej, mieli nas gdzieś, nie chodziło o nas. Czy byśmy się zbuntowali przeciwko tym wizjonerom, ponieważ zwyczajnie nas olewali, nie traktowali nas poważnie? Zachowywali się tak, jakby oni byli pępkami świata, a nas mieli dokładnie gdzieś? Jest taka opcja, jest taka szansa, może tak być. Nie da się zaprzeczyć. Szepty, ciągle szepty. Może na zwyczajnie się też odbiło? Oko cyklonu. Gdzie my do jasnej cholery jesteśmy? I czy ja powinienem uważać, rozglądać się? Wsadźcie ze swoje skalple te cienkie, mokre linie. Co jest? Czy oni nas eksperymentowali? Tylko to się liczy. Jakaś pukawka potężna, nie da się zaprzeczyć. Tylko czy ja chcę aż taką pukawkę? Ona jest, niby jest mocna, ale tak troszeczkę chyba wydaje mi się chybia. Nie bądź zachłanny, Colt. Zasilanie magistrali B-rakietoplanu wyłączone. Zasilanie B-raka wyłączone jest. Zasilanie BXR wyłączone. Blokada włączona. Zasilanie BXR wyłączone, blokada włączona jest. Zasilanie drzwi hangaru X5 włączone. Poruczniku, możecie po prostu wyłączyć wszystko lub włączyć i ruszać? Potwierdzam. Kapitanie Van, przechodzimy od razu do startu. Co się dzieje, wieża? Stacja Jasen potwierdza śledzenie. To odliczaj. O, ja? W porządku. T minus 10, 9, 8, 7. Powinieneś teraz wcisnąć guzik. Nie ten, tamten. Sekwencja zapłonu rozpoczęta. Musimy teraz? Dobra, zabijam pasy. Ku chwale ojczyzny, kapitanie. 4, 3, 2, 1, 0. Dlaczego nie startuje? Chyba mamy jakiś problem, przysłowo. Poważnie? To ja mam problem. Z waszą niekompetencją. Zaczynamy odliczanie od nowa. Możemy startować. Przyjąłem. Zaczynam start. Leciałem tą rakietą. Tak, no. To wiele wyjaśnia. Dobra, spoko, to nie wyjaśnia absolutnie nic. Jaka rakieta? Skąd ta rakieta? Czemu? Dlaczego? Kim my do jasnej cholery jesteśmy? Co tu się podziało? W ogóle nie wiem, tutaj są jakieś drzwi, tam jest coś, może na górę właśnie powinienem wejść. Ja wam pokażę, dalej. Next. Okej, okay, spoko. Halo, dzień dobry, moshi moshi. A to jest to miejsce, okej, tylko tak trochę od tyłka strony. No cześć, siemano, jak leci? Chyba nie miałem tu jeszcze wychodzić, obstawiam. Może powinienem pójść tam do tyłu faktycznie? Można coś zestrzelić, postrzelić, odstrzelić? To bardziej wygląda jak samolot, nie rakieta, zacznijmy od tego. Wait, ja przylazłem tą stroną, tak? Ja tędy przylazłem. To nie mam pojęcia, co ja mam tu jeszcze zrobić. Stacja, no spoko, fajnie, że stacja. A tutaj coś mamy. Natalie Sobel, druga oficer naukowa, stacja Tiderwar, major Wiraź. Nie mam zielonego pojęcia, że są kury na te skróty pomocy. Główny oficer ochrony. Z powodu straty naszych eksperymentalnych zasobów, włączając w to kapitana podczas incydentu związanego z anomalią, główna oficer naukowa Piszczek została zwolniona z pełnienia swoich obowiązków. Powierzono je wam. Wymagają one przekazania wam wielu kodów dostępowych, w tym kodu do panelu stacji zasilania. Niezbędną dokumentację znajdziecie w archiwum operacji Horyzont w pobliżu bramy w Apydam. Jest przechowywana na regale numer 1 w magazynie dokumentów zastrzeżonych. Dostęp wymaga okazania dowodu tożsamości. Armia wierzy w waszą umiejętność i liczy na
Krecję, doktor Sobę, nie zawiedźcie nas. Panel stacji zasilania? Zdaje się, że popsułoby to Julianie dzień. Pora chyba się wylegitymować. Okej, okay, dobra. Czyli można się już stąd, wydaje mi się, autować. I to w takim naprawdę idealnym momencie. Tylko że dalej pozostaje kwestia taka, że no nie sprawdziliśmy tego urządzenia. Ale wydaje mi się, że tak jak mówiłem wcześniej, że ewentualnie to urządzenie zostawię sobie na dzień potencjalnie jutrzejszy, a stąd bym się w sumie to ja chciał wyautować praktycznie tą samą drogą, którą tutaj przyszedłem. Bo wydaje mi się względnie najbezpieczniejsza, najwygodniejsza i najspokojniejsza. No to tyle w temacie najspokojniejszej, najwygodniejszej i najbezpieczniejszej. Prawie wbiegłem w kogoś i bym zaraz się znowu w coś wchromolił, no co naprawdę nie mam ochoty w chwili obecnej. Mi zależy tylko na tym, żeby stąd wyjść i udawać, że mnie tu nigdy absolutnie nie było. Tylko pytanie brzmi, czy mi będzie dane to zrobić tak faktycznie na spokojnie, niezauważonym? Śmiem trochę twierdzić, iż nie do końca. Ale hej, nadzieja umiera ostatnia, czyż nie? Pytanie tylko, czy mi starczy energii. Albo była. Dobra, ktoś mnie dostrzega powoli, ale na szczęście mnie nie zobaczyli w pełni. Ale tam też jest koleś. Naprawdę jest to wszystko tak bardzo niewygodne. No bardziej się ustawić no nie mogłeś, naprawdę, wiesz? Co? Jajco, niczego tu nie ma, stary, naprawdę. Ekscytujące, wchodzę w to! Wcale nie, w nic nie wchodzisz. To była osoba, o której myślę? Nie, tu nie było żadnej osoby. Nie było tu żadnej osoby, nikogo tu nie widziałeś, jasne? Mam nadzieję, że jasne. Hej! To jest ten koleś! Dobra, wiesz co? Fuck this shit, I'm out! Wydupiam stąd po prostu w podskokach. Nie zwracam na nic uwagi, biegnę prosto do moich tuneli. Myślę, że tak będzie w sumie najsensowniej. Biorąc pod uwagę, że już znam trasę, a niepotrzebnych kolesi stąd wyeliminowałem, to ja stąd po prostu się sam eliminuję. Dziękuję, dobranoc. Nikogo tu nie było, nikogo nie widzieliście. Dziękuję, dobranoc, żegnam. Proszę mnie, dajcie spokój, ok? Wszystko, dobra, póki co, na razie. Tak, zawijam się stąd. Bon voyage. Udało się wymknąć do tuneli, jasne, sepokio. Czy czekają mnie jakieś konkretne, sensowne informacje, coś co warto przeczytać? Oprócz tego, że znowu ta gra będzie się zwieszała, obstawiam. Nie wiem, po prostu optymalizacja tej gry też po prostu leci na łeb na szyję. Rozumiem, że to robi Bethesda i w ogóle, ale to jest po prostu szczyt. Tak więc nie przedłużam. Kończę. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Jeśli tak, będziecie zostawić łapkę, w górę, by to poinformować. Jeśli tego nie robicie, a seria z Deflupa przypada wam do gustu, chcecie bierze na bieżąco, zostawcie suba na kanale, bo was nic nie minęło. W komentarzach dajcie znać, co się dzieje w całej serii. A my co? Widzimy się już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, na razie. Cześć!